Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Jak zapewne Państwo wiecie, bo jest o tym bardzo głośno, w Iranie doszło do katastrofy lotniczej z udziałem śmigłowca przewożącego m.in. prezydenta Iranu. Czego zapewne Państwo nie wiecie, bo polskie media na ten temat milczą, to to, że stało się to zaledwie kilka godzin po tym, jak Iran oficjalnie potwierdził, że prowadzi negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w Omanie tak zwane negocjacje Pośrednie, ale już we Francji, na przykład, można się o tym dowiedzieć z Le Figaro. Można się tam też dowiedzieć, co to są negocjacje pośrednie. To nie jest istotne, to tylko forma prowadzenia negocjacji między dwoma państwami, które formalnie nie utrzymują ze sobą stosunków dyplomatycznych i żeby no, móc ze sobą porozmawiać, jednocześnie cały czas twierdząc, że ze sobą nie rozmawiają, to zachowują się niczym, Patologiczni rodzice przy stole i gadają ze sobą na zasadzie: Córko, powiedz, proszę matce, żeby podała mi sól. Córko, a ty powiedz, proszę ojcu, żeby sam się ruszył i sobie tę sól przyniósł. Na tej samej zasadzie negocjacje pośrednie prowadzą ze sobą dyplomaci. Jest jakiś pośrednik, organizacja dyplomatyczna jakiegoś kraju, który po prostu odbiera. Stanowisko od strony amerykańskiej, następnie wchodzi do innego pokoju i mówi: Amerykanie powiedzieli to, 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 to i to. Ok, to w takim razie my mówimy to, to, to i to. To poczekajcie 10 minut, wejdę do innego pokoju i powiem Amerykanom, co powiedzieliście. Forma nie jest tu istotna. Istotne jest to na temat czego Iran rozmawia ze Stanami Zjednoczonymi. Otóż Iran rozmawiał na temat pokoju. Na temat tego, żeby w rejonie Izraela, Iranu, tego terenu, nie doszło do eskalacji konfliktu zbrojnego, a nawet, żeby aktualny konflikt zbrojny zakończyć. Informacje na ten temat pojawiły się już w piątek w zeszłym tygodniu, w związku z tym służby zapewne wiedziały wcześniej, że te negocjacje są. Prowadzone, a w niedzielę dosłownie kilka godzin przed tym zajściem z śmigłowcem i prezydentem Iranu zostało to oficjalnie potwierdzone przez Iran. Tymczasem, tym samym bardzo wiele krajów oraz organizacji zainteresowanych tym, żeby nie doszło do pokoju na świecie, żeby cały czas trwał konflikt zbrojny, najlepiej żeby według tych organizacji, żeby on się w ogóle rozagnął, bo zarabiają na tym gigantyczne pieniądze. No, padł blady strach. I teraz robi się o tyle ciekawie, że gdyby okazało się, że ta katastrofa lotnicza z udziałem prezydenta Iranu to nie był wypadek, tylko zamach, o to te mm, rozmowy pokojowe z miejsca musiałby być anulowane. To byłby sabotaż tych mm, rozmów pokojowych. I to nawet gdyby doszło do takiej sytuacji, że rzeczywisty zamachowiec i dowody, jakie wskazywałyby na jakiś inny kraj, to dwa inne kraje. Mówiąc krótko, gdyby to był zamach w ramach operacji pod fałszywą flagą, gdy jakaś organizacja lub służby jakiegoś kraju, kogoś zabijają i wrabiają inne służby, no to mogłoby się okazać, że już sorry, nie da się i cały ten plan pokojowy szlak trafi. A lista krajów i organizacji międzynarodowych, które są zainteresowane sabotowaniem światowego pokoju jest dość duża. I to robi się jeszcze ciekawiej, no bo drodzy państwo, kiedy to było? Wtorek, też w zeszłym tygodniu, kiedy był zamach na pana prezenta Fico który miał taką cechę, że chciał, żeby znowu konflikt w Europie jak najszybciej się zakończył i żeby przestać finansować my jedną stronę konfliktu, Chińczycy drugą stronę konfliktu i tam ludzie giną, tylko żeby usiąść do stołu rokowań i zakończyć ten konflikt. To był wtorek. W piątek pojawia się informacja, że Iran zaczyna prowadzić rozmowy pokojowe. Ze Stanami Zjednoczonymi, nad głowami Izraela, ale także nad głowami Chin i Rosji i pozostałych krajów z BRICS-u, które są być może zainteresowane, na pewno zainteresowane, żeby Stany Zjednoczone i Iran się nie dogadały, to to jest piątek. W niedzielę pojawia się oficjalne potwierdzenie ze strony Iranu. W piątek podały to amerykańskie media. W niedzielę rano potwierdzili to. Irańczycy? No, jak kilka godzin, bach, katastrofa lotnicza. Katastrofa lotnicza niesamowicie dziwna, katastrofa w, dzi w odludnym miejscu nie mogą znaleźć, nie mogą Przynajmniej w chwili, w której kręcę ten vlog, czyli w nocy z niedzieli na poniedziałek. Mm, nie podano jeszcze informacji, czy pan prezydent y, Iranu żyje, czy to była katastrofa czy to był zamach wreszcie nie udało się na razie odnaleźć śmigłowca co więcej z kontekstu i z wiadomości które pojawiają się w innych mediach wnioskować można że nie wiadomo gdzie wrak tego śmigłowca się znajduje wiemy to chociażby z takich informacji pośrednich jak to że Unia Europejska Komisja Europejska służy Iranowi, proponuje Iranowi obraz ze swoich satelitów, żeby mogli namierzyć miejsce katastrofy. No i bo oni nie wiedzą. Nie wiedzą, gdzie jest ten, ten śmigłowiec. I tutaj się robi naprawdę bardzo ciekawie. Ponieważ w pierwszych już wiadomościach oficjalnych, które podano, mowa była o tym, że to nie był pojedynczy, znaczy tam leciała kolumna śmigłowców. Trzy. Co najmniej Jedne źródła mówią o trzech, drugie źródła mówią o pięciu śmigłowcach. Leciały sobie w kolumnie, tak? Iran to jest kraj, który no, ma większe zasoby niż taka Polska, ma kilka śmigłowców. vip klasy prezydent, czyli żeby było ciekawiej, w, w Iranie prezydent jest druga osoba w państwie, pierwszy jest Ayatollah prezydent jest drugą osobą w państwie, która jednocześnie stoi na czele rządu, czyli tam jest trochę porąbane, bo tam jest Ajatollah, który odpowiada <küh> takiemu superzwierzchnikowi, takiemu alamonarsze, no, ale takie, takiemu z realną władzą, że co on powie to będzie, a pod nim jest prezydent, który tak naprawdę zawiaduje władzą wykonawczą Zawiaduje ministrami i tak naprawdę rządzi ajatollah, a prezydent zarządza. O, to jeśli Państwo rozumiecie tą subtelną różnicę, o to to wyjaśniłem. No ale drodzy Państwo, mimo wszystko druga osoba w państwie to nie jest człowiek, który z pod ogona wypadł. Irańczycy nie wożą takich ludzi pojedynczym śmigłowcem, tylko leciała cała kolumna. Według jednych źródeł trzech śmigłowców, według drugich Źródeł pięciu śmigłowców, ale wszystkie źródła na początku powiedziały, że to była kolumna śmigłowców. No, jak, jak zestawić informację o tym, że leciała cała kolumna śmigłowców, z informacją o tym, że Irańczycy nie wiedzą, gdzie znajduje się miejsce katastrofy. No, drodzy państwo, jeśli zakładamy, że to była katastrofa lotnicza, nie szczęśliwy wypadek, nie wiem. Pilot zasłabł i dwóch pilotów nagle zaspało. Nie wiem, może przyjęli zbyt dużą ilość zbawiennego preparatu i ich nagle zbawiło. No i wrób polecieli w dół. Albo nie wiem, silnik im wysiadł. Naturalnie, co prawda? Oni lecieli takim śmigłowcem, który jest raczej nie do zdarcia, i jak jest właściwie konserwowany silnik, to tam się nie ma prawa nic zdarzyć. No ale wiecie, drodzy Państwo, wiele zdarzało się rzeczy, które nie miały prawa się zdarzyć, a jednak się zdarzyły, tak? Powiedzmy, no, jest jakaś tam naturalna katastrofa. Pilot zasłabł, tętniak mu poszedł, drugi pilot z jakiegoś powodu no, nie opanował. Śmigłowca, przywalili w szczyt górski, e, albo właśnie była awaria silnika, albo cokolwiek innego, no jakaś, natur, jakaś katastrofa lotnicza nie będąca zamachem, wynikająca z błędu człowieka lub z awarii sprzętu. No to, no to jeden śmigłowiec tylko. I ja rozumiem, że w tym momencie dwa pozostałe są sprawne i komunikują się z bazą. I natychmiast wzywają pomocy. Mówią: heja, 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 jesteśmy dokładnie tu. Podają idealne koordynaty. Spadł śmigłowiec z prezydentem na pokładzie, ministrem spraw zagranicznych, ważnym imamem i jeszcze kilkoma innymi ludźmi. No, natychmiast wysyłajcie misję ratunkową jesteśmy dokładnie tu. Tak, taka informacja pojawia się natychmiast. Dalej. Jeśli, nie wiem, pojawia się tam jakiś problem z komunikacją, no co prawda, przy dzisiejszej technologii jest to praktycznie niemożliwe, no ale powiedzmy, że się zdarza I, i żadne formy komunikacji ani satelitarnej, ani radiowej, no nie działają w tym momencie, gdzie na tamtym obszarze. No to co się dzieje? Jeden siada na Ziemi, tak, i stara się pomóc, ocalałym z katastrofy. Zwłaszcza prezydentowi, a drugi zajwania na najbliższe lotnisko, po drodze, nadając, siejąc w eter, jak się tylko da, hej, heja, hej, heja, dokładnie tam, w tamtym punkcie, była katastrofa lotnicza. Prawda? I okej, okay, go przez 10 minut nie wiedzieć, gdzie się to zdarzyło. Przez 15, przez 20, przez 30. No ale nie przez tak wiele godzin. Prawda? No, bo to była kolumna. Gdyby założyć, że była naturalna katastrofa. Można jeszcze założyć drugą wersję, w której no, wszystkie maszyny, powiedzmy trzy, bo to jest ta bardziej niekorzystna do interpretacji sytuacja, więc interpretujmy to mniej korzystną. Są trzy, i nagle wszystkie trzy. Albo nawet pięć. I nagle wszystkie pięć ulegają awarii? No nie, drodzy Państwo, to jest niemożliwe. W jednej maszynie może zasłabnąć pilat. W jednej maszynie może e, być awaria silnika. Ale nie w trzech, czy nie w pięciu. Nie w tym samym momencie. A gdyby było chociaż kilka minut różnicy, to pojawiłaby się informacja na radiu. A więc, co musi się zdarzyć? żeby nagle kilka maszyn, czy to pięć, czy to trzy naraz no, uległy zniszczeniu. No, to nie może być katastrofa, to nie może być wypadek. To już musi być zamach. Celowe działanie innych osób. I tu się robi bardzo ciekawie, bo zwróćcie Państwo, że Gdyby się okazało, że jest to zamach, jeszcze raz podkreślę, w polityce, w dyplomacji, mniejsze znaczenie ma e, kto by faktycznie za nim stał, większe znaczenie miałoby na kogo by wskazywała wina, tak? na kogo by wskazywały dowody. No to taki zamach, nawet w ramach operacji fałszywej flagi, czyli ktoś się pod kogoś podszywa, mógłby e, no całkowicie wręcz rozwalić e, e, rozwalić temu, zabotować proces pokojowy Iranu i Stanów Zjednoczonych. Ciekawostka, nie? I być może dlatego, do momentu, w którym zaczynam kręcić ten vlog, a jeszcze raz podkreślę, nagrywam go z piątku, e, tfu, e, z niedzieli na poniedziałek w nocy, Irańczycy jeszcze nie powiedzieli oficjalnie, co według nich się stało. Jeszcze nie powiedzieli, e, czy to był wypadek, czy to był zamach? A jeśli to był zamach, czyj? Myślicie, że nie wiedzą? Mi się wydaje, że wiedzą. Że po takim czasie już ustalili. Przy czym tylko dlatego, że wiedzą, to wcale nie znaczy, że powiedzą i że powiedzą prawdę. Ponieważ Iran jest państwem bardzo jakby to powiedzieć takim. Jakby to ładnie określić, pragmatycznym? Jeśli, Iran, jeśli to był zamach, a Iranowi się będzie bardziej opłacało powiedzieć, że to był wypadek, to powie, że to był wypadek. A biorąc pod uwagę, że jest raczej dość pewne, że Iran chce pokoju, a jeśli to był zamach, to to całkowicie sabotuje proces pokojowy, to jest bardzo możliwe, że Iran w tym momencie się zastanawia, co zrobić, żeby nie powiedzieć, że to był zamach. Taka ciekawostka, drodzy państwo. Co to w tą, na zasadzie takiej, w którą stronę może to iść? Zwróćcie uwagę, że pojawiły się wiadomości, wiecie, mamy bardzo duży chaos informacyjny. Nie wiadomo, czy to jest na 100% prawda, ale pojawiły się informacje, że Irańczykom udało się ustalić, Współrzędne miejsca katastrofy i że wysłali tam helikopter ratowniczy. I że on także uległ, zniknął z radarów. Ech. Ciekawe, nie? Gdyby się okazało to prawdą, no to co może się takiego tam dziać, że Przylatują ratownicy, i ci ratownicy także znikają z radarów. Bardzo ciekawe. I teraz, drodzy Państwo, nie wskazując, broń Boże, winnego, nie twierdzą, że tak jest, nie twierdzą, że to jest prawda, to są wyłącznie moje domysły. Zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj, jakby jest pewna skończona list, lista. Zainteresowanych sabotowaniem pro, po, programu pokojowego Iran-Stany Zjednoczone. I tam są zarówno kraje, jak i organizacje. Między, duże korporacje, organizacje międzynarodowe, różne grupy wpływów. Zobaczcie. Jeśli Amerykanie z Iranem sobie negocjują a, po to, żeby po pierwsze nie dopuścić do rozlania się nie dopuścić do zaognienia się konfliktu w regionie czyli bliski wschód okolice Izraela Iranu i tak dalej a po drugie żeby ten konflikt który aktualnie jest wygasić żeby do, doprowadzić do pro, procesu pokojowego to zwróćcie uwagę że poza ludźmi którzy w sposób oczywisty zawsze na tym wychodzą dobrze no bo ludzie nie chcą walczyć i umierać, ginąć, tylko ludzie chcą pokoju, no to poza ludźmi, którzy wychodzą na tym zawsze dobrze, no to już z takich organizacji, no to wcale nie jest tak, to wcale nie jest tak zawsze, że, że oni wychodzą na tym dobrze. Zobaczcie, jest proces pokojowy Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone, Iran. Do czego, by, do czego on doprowadzi? No przede wszystkim do tego, że nie będzie w okolicy wojny, która może się wymknąć spod kontroli, i która może się zamienić w Trzecią Wojnę światową. Ale także, a, jakby to powiedzieć, jest szansa, że uspokoi się to, co tam jest. Czyli że Iran z Izraelem przestaną się obrzucać wyzwiskami, rakietami, przestaną sobie nawzajem zabijać ludzi. To jest bardzo dobra wiadomość dla ludzi i bardzo dobra wiadomość również dla ludzi w Polsce. Dlaczego? No, dlatego, że w sposób oczywisty jedną z rzeczy, o które zabiegałby w tym momencie Iran, jest możliwość swobodnego handlu. Swoją ropą naftową. Mmm, swoją ropą naftową, czyli mówiąc krótko, albo przynajmniej uwolnieniem, ułatwieniem, umożliwieniem handlu ropą naftową przez Iran. Czyli Iran, mówiąc kolokwialnie, mógłby zacząć sprzedawać swojej część swojej, swojej ropy. No to jest świetna wiadomość dla Iranu, no bo Iran, jakby wreszcie mógł zacząć to sprzedawać, to no to w tym momencie w sposób oczywisty zacząłby sobie na tym zarabiać, to jest bardzo dobra informacja dla Iranu, ale to jest też bardzo dobra wiadomość dla Stanów Zjednoczonych. Niedawno gruchnęła informacja, że Stany Zjednoczone mają problem z zapasami ropy naftowej, że im się te zapasy kurczą, że muszą ją uzupełnić, no to mogliby sobie kupić od Iranu. Ach, bo zapomniałem powiedzieć. W sposób oczywisty pojawienie się na rynku międzynarodowym pojawienie się na rynku międzynarodowym dodatkowej ropy, irańskiej ropy, która jest uważana za ropę dość dobrze ublał i którą można bardzo tanio wydobywać, w związku z tym można ją tanio sprzedawać, pojawienie się na rynku tej irańskiej ropy spowodowałoby w sposób oczywisty spadek ceny, spadek ceny ropy na, na rynkach światowych. W tym szczególnie w Polsce, w tym szczególnie w Europie, bo Iran ma możliwość eksportu tej ropy do Europy ile ma możliwość eksportu tej ropy do Europy. No i tu się robi ciekawie. No bo jak ropa idzie w dół, to Stany Zjednoczone są zadowolone, bo Stany Zjednoczone chcą ropę kupować, bo im się kończy w zapasach i będzie taniej na światowych rynkach, dla Stanów Zjednoczonych lepiej. Dla Europy też lepiej, ponieważ, e, ponieważ e, no, duszą nas wysokie koszty paliw. To oczywiste, jakby było taniej, to. To by było lepiej, bo my, no, raczej nie produkujemy, raczej konsumujemy to, co kupimy, prawda? Dla Iranu lepiej, bo Iran sobie może zarobić, mmm, Może sobie zarobić na sprzedaży. Dla Stanów Zjednoczonych lepiej, bo jak spadną światowe ceny e, ropy, to Rosja mniej zarobi. To Rosja mniej zarobi, ponieważ no, Rosja ma kupę forsy ze sprzedaży ropy. Więc jak spadną ceny, no to przy takim samym wolumenie wydobycia są mniejsze przychody. tak? Jak coś kosztuje, nie wiem, 90 dolarów, a jak coś kosztuje 70 dolarów, no to 20 dolarów różnicy. Tak? Razy Gigantycznej ilości baryłek, i zaczyna się robić kupa hajsu, nie? Także, a Stany Zjednoczone chcą. Od dawna przecież w ogóle Zachód miał taki plan, żeby Rosja została zmuszona do, do zakończenia konfliktu zbrojnego na Ukrainie, że po prostu zacznie bankrutować. W obecnej Rosja jest już tak blisko związana z Chinami, że raczej mało prawdopodobne, żeby Chiny pozwoliły Rosji. Zbankrutować i przegrać ten konflikt ze względu na militarkę, no ale na pewno bardzo by to Rosji zaszkodziło, nie? Więc dla Stanów Zjednoczonych dobrze, no ale drodzy Państwo, już niekoniecznie dobrze dla Rosji, tak? Uderza to w witalny interes rosyjski, mówiąc krótko, pieniądze. Zwłaszcza, że Rosja w tym momencie ma taki problem, że przez to, że Ukraina rozpierdziela im rafinerię, to oni w ogóle mają problem z sprzedażą ropy naftowej, no bo ropa naftowa jest przerabiana w rafineriach, tak? W związku z tym od tego, że Ukraińcy rozwalają im rafinerię, to nie spada im wydobycie ropy. Wydobycie ropy jest na tym samym poziomie, tylko spada im wewnętrzny popyt na ropę naftową, bo rafinerie się palą i nie są w stanie jej przerabiać, za to y, zwiększa się popyt na y, zewnętrzny na benzynę i olej napędowy. No bo wiecie, no, Rosjanie nie mają gdzie przerabiać, więc spada im popyt y, wewnętrzny na ropę, y, a jednocześnie pojawia, pojawiłaby się, byłaby, byłby spadek cen tej ropy. No to Rosja na tym bardzo dużo traci. Ale traciłby na tym też Izrael. Zobaczcie, mm. Izrael generalnie nie lubi Iranu, nie? Izrael z Iranem chciałby się. No, Izrael to by chciał, żeby Iran nie istniał. Więc sytuacja, w której Iran może sprzedawać ropę i ma za to pieniądze, a więc z, i z tych pieniędzy może finansować m.in. swój program rozbudowy technologii jądrowych, w tym broni atomowej. No to jest Izraeli bardzo mocno nie na rękę. Z drugiej strony, wierzę, że, nie, wierzę, jestem przekonany, że Stany Zjednoczone o kogo, jak o kogo, ale o Izrael zadbają. I że elementem tych rozmów pokojowych byłoby zagwarantowanie absolutnego bezpieczeństwa dla Izraela. Pytanie tylko, czy na przykład Izrael nie uznałby, że Iranowi nie można wierzyć i że Amerykanie są naiwni i że w związku z tym na przykład Izrael jednak zdecydowałby się na sabotaż takiego programu. Programu, niebezpiecz programu pokojowego, nie? Ciekawa taka sprawa, nie? Ale przede wszystkim na pokoju w regionie, kto by stracił. No korporacje. Yy, yy, korporacje. Przede wszystkim militarne producenci broni. Izrael zużywa gigantycznej ilości uzbrojenia. To, że on to na przykład dostaje w ramach pomocy od Stanów Zjednoczonych, to jest jedno. No ale korporacje yy, nie oddają ich za darmo. Korporacje je produkują, korporacje sprzedają i korporacje zarabiają na tym gigantycznej ilości pieniędzy. I tutaj się nic nie zmieni. No. Ciekawe. Zobaczymy, jak to będzie w czasie dnia. Co nam, co nam Iran powie? Przede wszystkim, czy uda się odnaleźć tego prezydenta? Po drugie, czy nam powiedzą, czy to był wypadek, czy to był zamach. No i zobaczymy, jak to się będzie dalej rozgrywało, bo jeszcze raz podkreślę. Iran jest państwem, które jest pragmatyczne. I pragmatyzm mają tak daleko posunięty, że to jest wcale nie powiedziane, że oni powiedzą prawdę. Może być stuprocentowy zamach, a oni powiedzą, że to był czysty wypadek. Eee, może być. Um, może być stuprocentowy wypadek, oni powiedzą, że to był zabach. Wszystko zależy od tego. E, um, wszystko zależy od tego, co im się będzie lepiej opłacało. Na razie, moim zdaniem, to, że tak długo nie mamy oficjalnej informacji na ten temat, co się tam zdarzyło, oznacza, że Iran. Czeka i wypracowuje możliwości, i chce zdecydować, co im się bardziej opłaca powiedzieć ludziom. A to raczej sugeruje, że to był zamach. No bo. I moim zdaniem, Iran teraz kalkuluje, czy bardziej opłaca im się powiedzieć, że to był zamach, ale wtedy na przykład wchodzą w wojnę, bo jak na przykład powiedzą, że to był Zamach Izraela, no to muszą odpowiedzieć, tak? Na rozwalenie, tam chyba dwóch czy trzech wojskowych, generałów, no odpowiedzieli serią ataku rakietowego. Na zabicie prezydenta, no to już by musieli odpowiedzieć, powiedzmy to bardziej dosadnie. To już nie mógłby być chyba tylko atak rakietowy, to już chyba byłoby wypowiedzenie wojny. Pytanie, czy Iran tego chce? Pytanie, czy Iran się na to zdecyduje. Oraz pytanie, czy czasem to nie jest tak, że Iran właśnie się na to szykuje. Że w momencie, w którym Iran ewentualnie powie, słuchajcie, no to był zamach Izraela, to nie chce już w tym momencie, żeby na przykład samoloty były w powietrzu, nie? No, drodzy państwo... <słuch> Bardzo skomplikowana sytuacja. Zwróćcie uwagę, że jeśli się okaże, że to jest jednak tylko wypadek, no to też właśnie dziwna sprawa. Dlaczego oni nie wiedzą, gdzie ten wypadek był? Przeżyjemy w takich czasach, że powinni wiedzieć, tak? No i pytanie, dlaczego Izrael, Iran siedzi cicho i nie mówi, co się stało? Tak? Jeśli wiedzą, że to był wypadek. Dlaczego przez tak długi czas o tym nie mówili? Może na przykład rozważali, czy, czy może nie, nie wykorzystać tego. Pamiętajmy, że zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, jak i w Iranie no, są różne frakcje polityczne. Mogą być frakcje, które chcą się dogadać, a mogą być frakcje, które chcą wojować. Są zawsze tak zwani twardogłowi i jajogłowi. Tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.